Dzisiaj pokażę, jak przygotować pieczony, soczysty boczek. Jak widzicie, mam tutaj ogromny, solidny płat. Jest to około 2,5 kg takiego boczku. On już jest pozbawiony skóry i gotowy do marynowania. No właśnie, żeby nasze mięso było soczyste, pachnące i fajnie smakowało, trzeba je zamarynować. I marynatę przyrządzę z oliwy, z oliwek. Wykorzystam 2 łyżki, także sos sojowy jasny, również 2 łyżki, pół główki czosnku, bo przecież porcja jest solidna, również solidna porcja majeranku, porcja świeżo zmielonego kolorowego pieprzu i oczywiście sól do smaku. Będzie potrzebna również taka nić spożywcza, żeby z boczku zrobić roladę, bo ja robię tą pieczeń w formie rolady. Wykorzystam także kilka kropel sosu sojowego ciemnego, ale to już przed samym pieczeniem, żeby skóra zyskała takiego ciemniejszego, ładniejszego koloru. Zaczynam od przyprawienia mięsa od wewnętrznej strony. Solidna porcja soli, ponieważ sól pekluje mięso. Dobrze. I teraz majeranek. No, tak około połowy tej porcji, którą miałam tutaj przygotowaną. Z pozostałej części wszystkich tych składników zrobię marynatę płynną. I pora na świeżo zmielony, pachnący pieprz. I czosnek, także sporą porcję. Nasze mięsko będzie wówczas bardzo aromatyczne. Ponieważ będę rolowała z tej węższej strony, tutaj dam więcej przypraw. Przede wszystkim czosnku. O. I skropię jeszcze kilkoma kroplami sosu sojowego jasnego. Akurat. Teraz postaram się nasze wszystkie przyprawy wetrzeć. Wcieram i za moment zacznę rolować boczek. I zaczynam rolować boczek. Jest to zadanie dosyć trudne, bo mam tutaj taką ogromną porcję. Ale jakoś się udało. I teraz nicią obwiązuję dosyć ciasno, ale nie za bardzo, żeby nie było potem kłopotu z wyciągnięciem nici po upieczeniu. I przekładam. Wyrównuję i kończę już owijanie boczku. Nie jest to zbyt proste zadanie, ale jak widzicie, możliwe do wykonania. Tutaj jeszcze przewiążę i zaraz przygotowuję płynną marynatę do polania naszej rolady z zewnątrz. Przygotowuję płynną marynatę z pozostałych składników, a zatem sos sojowy i tutaj dodaję jeszcze oliwy z oliwek, resztę czosnku, pozostałą część pieprzu, majeranek i 3 szczypty soli. Wszystkie składniki wymieszam i zaraz natrę mięso po zewnętrznej stronie. Marynata gotowa. Przekładam roladę do naczynia żaroodpornego. O, ledwo nam się zmieści, ale się udało umieścić. I teraz polewam marynatą. Wcieram.
Nasze mięso będzie marynowało się do jutra. No, minimum jest to 12 godzin, jeśli chcemy, żeby ta pieczeń była soczysta i bardzo smaczna. Może pobyć nawet 2-3 dni, ale ja będę przygotowywała ją jutro. Wcieram marynatę jeszcze od spodu. O, już jest wszystko bardzo ładnie i dokładnie zamarynowane. Przykrywam przykrywą, wędruję do lodówki na minimum 12 godzin. Boczek marynował się 24 godziny, a zatem mam gwarancję, że rolada będzie naprawdę bardzo smaczna i soczysta. I tak jak powiedziałam, skropię jeszcze po wierzchu kilkoma kroplami sosu sojowego ciemnego. Wtedy skórka zyska takiego ładnego koloru. I teraz będę wcierała. Naszą roladę będę piekła przez 2,5 godziny, z tym, że przez pierwsze pół godziny będę piekła w temperaturze 180 stopni, a przez pozostałe 2 godziny w temperaturze 140 stopni, z tym, że na pół godziny przed zakończeniem pieczenia zdejmę pokrywę, żeby skórka ładnie się zarumieniła. Oczywiście wstawiam do nagrzanego już piekarnika. Zobaczcie, że pieczeń już nabrała pięknego koloru. A zatem przykrywam i wstawiam do piekarnika. Właśnie wyjęłam boczek z piekarnika. Tak jak powiedziałam, rolada piekła się 2,5 godziny, ma doskonale przyrumienioną skórkę, po domu rozchodzi się przepiękny zapach. Przełożę na talerz i pozostawię do przestygnięcia, żeby mięso się dobrze związało. Przygotowanie tej pieczeni, jak widzieliście, nie jest zbyt skomplikowane. Wymaga jedynie czasu, bo samo marynowanie to co najmniej kilkanaście godzin, potem proces pieczenia około 2-3 godzin, oczywiście w zależności od ilości mięsa, jaką chcemy upiec. No i potem musimy również odczekać, żeby mięso się związało, ale naprawdę na ten smakołyk warto poczekać. Sami zobaczcie, jak cudownie wygląda. Oczywiście tę roladę można podawać jako danie obiadowe, ale najlepiej smakuje jako okład do chleba, na przykład podana z chrzanem. A zatem gorąco tę roladę polecam i życzę smacznego.